Susza w 2015 roku wielu rolnikom dała się mocno we znaki. Jej niszczycielskie efekty były najwyraźniej widoczne w uprawie kukurydzy. Na bardzo rozległych obszarach naszego kraju uprawy pousychały, zanim zawiązały kolby. Są jednak miejsca, gdzie pomimo suszy plantacje kukurydzy prezentowały się całkiem okazale. U mnie w tym roku w kukurydzy plony tak przeciętne były, ale jeszcze nie najgorsze. Mogę tu nadmienić, że zabrakło mi użyźniacza na obszarze 5 hektarów. Nie zastosowałem, bo zabrakło, także już plon był obniżony o jakieś 20% do 30%. Już nie było szans, żeby to zebrać na ziarno, musiałem to skosić na kiszonkę. Od jak dawna stosuje pan Ugemax? Od 4 lat wstecz. Najpierw zacząłem stosować w zbożach i to mi dało niezmierne efekty, bo powiększyło mi się po prostu zbiór plonów z hektara, ponad tonę zwiększył mi się i zacząłem stosować to i na użytkach zielonych i na kukurydze. Czy występowały problemy z zaleganiem słomy czy innych tam resztek? Tak. Występowały. Dopiero jak zacząłem stosować użyźniacz, dopiero te problemy mi się skończyły. I nie ma żadnych? Nie ma żadnych problemów, żeby resztki z roku na rok przetrwały. I nie mam takich problemów wiosną teraz, żeby gdzieś stanęła woda na polu, żebym nie mógł wjechać. Wszędzie jest po prostu jednakowo na polu. No i w czasie, tak jak w tym roku susza była bardzo, to znów nie było takich przepon na polu, że tu jest kukurydza, tu nie ma. Jest całe pole jednakowa, równa. A jak sąsiedni rolnicy na tym terenie, jak oni mają plony? No widzicie państwo, przyjechaliśmy teraz do sąsiada na pole zobaczyć kukurydzę u sąsiada, który stosuje bardzo wysokie nawożenie, stosuje duże dawki obornika, a nie stosuje użyźniacza. Porównajcie teraz ten plon kukurydzy z plonem u mnie. Jest to po prostu zmarnowany plon. Dzięki, żeby zastosował użyźniacz, tu bym miał plon. Masa rolników miała kukurydzę na ziarno rok w rok, a w tym roku wszystko skosili na kiszonkę, bo nie mieli sensu tego trzymać na ziarno. Po prostu susza tak dospierała, że nie ma kolby. Państwu Słapkowskim można tylko pogratulować, że pomimo ogromnej suszy zdołali uzyskać tak wysokie plony i jednocześnie życzyć podobnych wyników w kolejnych latach.